Witajcie kochani, w poniedziałek. Wczoraj przyszedł do nas kolega męża i kupił od nas samochód. Ten, o którym wspominałam wam wcześniej, ten grat. W każdym razie dzisiaj przychodzi moja koleżanka, ale już bez zakupów. Chociaż się pytała, czy chciałabym coś z polskiego sklepu i miałam ciężki pomyślunek, czy coś bym chciała. Ja nie umiem wybrać, powiem wam, dlatego że rzadko jadam cokolwiek takiego z polskiego sklepu i w sumie wszystko by mnie ucieszyło, ale tak jak mam wybrać, to nie wiem nigdy. W każdym bądź razie, być może zainspirowana naszą rozmową, będę próbować robić jutro drożdżówki. Jutro po pracy? Zobaczymy. Może w środę. No, w każdym bądź razie, Arwi odprowadzony. Idziemy teraz wysłać papiery, że sprzedaliśmy samochód. Próbowałam to zrobić online, ale coś mi nie wychodzi, więc zrobię tradycyjnie pocztą. Potem idziemy do domu, trzeba ogarnąć, chociaż nie jest tak źle, bo mąż wczoraj sprzątał też. No, w każdym bądź razie Anaja tutaj leżakuje, wyszła dzisiaj z wózkiem i z dwoma lalkami, a teraz leży z nimi w wózku. W ogóle całą drogę, za wyjątkiem tej końcówki pod całą szkołą, to jest taki korek, był jak przyjść do szkoły, że masakra, powiem wam, aż praktycznie spod naszych drzwi do szkoły. Samochodowy korek, nie? Taki mega wielki, powiem wam, że na tej głównej drodze to jeszcze się zdarza, ale dla tych pobocznych to raczej nie. A tutaj zaraz wam pokażę koło mnie. Ludzie jadą tutaj bocznymi, bo tam wszędzie korek. Nie wiem, czy ta poczta będzie otwarta, bo ona jest połączona ze sklepem, który jest teraz zlikwidowany, bo McCall zmienia się w Morrisona i może być zamknięty w sumie. A sobie przekonamy, bo ostatnio była, słuchajcie, promocja, takie promocje, na które mój mąż chodzi, a mianowicie była wyprzedaż, słuchajcie, alkoholu ze sklepu, więc chyba tam już więcej nic nie sprzedają, skoro sprzedawali czarną tą Johnny Walkera za 17 funtów. Mój mąż się odkupił, kupił 6 butelek, ale że do 20 maja nie pije alkoholu, to nadal są w schowku. No, chyba zamknięte. Ja się przekonamy. List wysłany, kwiatki kupione. Poczta otwarta do czwartku. Potem zamykają na czas zmiany asortymentu i zmiany na ten Morrison. Ale poczta zostaje tutaj, więc to dobrze, bo tutaj nie ma innej poczty. Znaczy jest w sumie w drugiej części miasta. W każdym bądź razie może do mnie, że nie zrobiłam zdjęcia przed wysłaniem, wiecie, wypełnionego formularza. Zrobiłam tylko zdjęcie, mam te potwierdzenie nadania. No cóż, mówię się, trudno. A to są kwiatki, które kupiłam. Ja się śmieję, że jestem oszczędna, a potem wydałam funta 50 na każdy z tych dwa, jeden dla Ana, jeden dla Arwiego. Ale jak byłam ostatnio w Tesco, to były nasiona, ale nie kupiłam, bo jedna paczka nasion funta 99, a to przynajmniej wiadomo, że wyrośnie coś z tego, nie? Dopóki nie zdechnie. Więc chyba lepiej. Zjadłyśmy sobie polskie drożdżówki makowe z kruszonką. Zrobiłam też croissanty z dżemem. A teraz się pakujemy do wyjścia. Dostałam prezencie. O! Anaja na 3 gryzy, słuchaj. Right behind you.
Jest jeden taki fajny. Nie mam pojęcia, nie? To potem jest mało, nie? I don't want to go! Wait for Ola! Ola, wait for them! Come on, Anaya, let's go! Ready? Come on, together! Okay. Wait! I don't think so. Anaya, wait! Wait, Ola, wait! Arvi, sit! Ready? Steady? Go! Yeah! Mamy to! Okay. Who are you, Arvi? Who are you? I'm ready, I'm the keeper! Nasze księżniczki jadą, a my wracamy. Jadamy z muffinkami czekoladowymi. Co dzisiaj jest z tymi kotami? Bo Aliza też mówi, że czekała autobusy, miały opóźnienie. Teraz mega korki też znowu są na samą stronę. Może jakiś objazd czy coś. Kto to tam wie? W każdym razie idziemy z parku. Ostatnio ten park z naszym numerem 1, słuchajcie. Chyba nie wspominałam tu, ale w czwartek byliśmy tam pierwszy raz pieszo. Potem właśnie mąż zabrał ich tam w sobotę. No i w poniedziałek znowu pieszo. No, czuję to w nogach, a jutro do pracy. No więc nie zaczynam tego lekką stopą, tylko od razu za kwasami. No też te spacery. No nie, nawet dłuższe niż do szkoły, no bo wiadomo, jeszcze ekstra tyle. No w każdym bądź razie fajne popołudnie spędziłyśmy. One przyjechały gdzieś tak przed drugą. Zjadłyśmy sobie polskie te różdżóweczki z sajderkiem. Potem zjadłyśmy sobie matar panier z Ruti. Potem poszliśmy po Arwiego i poszliśmy do parku. A stamtąd one wróciły autobusem, a my idziemy pieszo do domu. Więc koniec, trzeba się wykąpać, bo tyle miałem piachu we włosach, że masakra. No, a moi to nie lubią się kąpać niestety, więc będzie walka, która pochłonie moją resztkę energii. Anaya spała zanim one przyszły, aż do momentu praktycznie wyjścia do szkoły, więc no, takie dobre 2 godzinki wtedy miała, a teraz nie śpi, ale odpoczywa i leżakuje coś. We are almost in home. What are we doing? Are we doing noise? I know. Zahaczyliśmy o Aldiego i za wyskrobane z kieszeni monety kupiliśmy chlebek i muffinki, bo jakoś ostatnio przestałam nosić kartę ze sobą. A od kiedy zmieniłam telefon i nie mam już, że tak powiem, go w pokrowcu, to jakoś nie mam karty ze sobą. No, więc akurat tak byliśmy tam przechodzili, więc wyszliśmy po chlebek. Zdycham. Wykąpani po tych zapasach w błocie. W sensie w piachu. Hello! Witajcie we wtorek. Mój pierwszy dzień pracy w tygodniu. Nie będę spóźniona, bo są takie korki, że idę pieszo. No kawałek jeszcze mam, spory. A jest za 5. Ale zobaczcie to. Samochodem byłabym później. Jeszcze Magdalena nie widać. No, więc nie przemyśliliśmy tego. Arvi i Anaya stali o 6.20. Uszykowałam śniadaniówkę. Ubrałam ich, uczesałam. Miałam czas na herbatkę i śniadanko.
oraz montaż filmiku. No, ale niestety trzeba będzie wyjeżdżać wcześniej. Powrot na korek w drugą stronę też jest ogromny, więc nie wiem, czy nie będziemy tracić mega dużo czasu tutaj w kolejce. Za jeden, ale widzę McDonald's, więc będę tak minimalnie spóźniona. Lubię być spóźniona. W czwartej wyjedziemy wcześniej. Jestem na przerwie. Dosyć późno dzisiaj, bo o 12, a kończę o 16, więc nie muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tą zmianą w tygodniu, bo wcale nie jest tak cicho i spokojnie, w sumie jest fajnie, jest mniej osób i jest tak busy, ale tak, że czas płynie szybko, idzie jeszcze czas, żeby odpocząć, nie jest czas, żeby wszystko porobić, nie jest nudno, jak na razie zobaczymy. Witam się jeszcze z wami z domu, więc jest wtorek, godzina 21:30, dzieci śpią, a mąż w pracy, a ja gotuję danie typu co się nawinie, a dokładnie czyszczenie lodówki, bo na zakupach byliśmy w czwartek bodajże, nie, po zumbie, to w środę i po prostu już niektóre warzywka trzeba zużyć, więc myślę, że będzie resztka kalafioru, resztka cukinii i nie wiem co jeszcze, zobaczę więcej, chyba ziemniaczka tam wrzucę, w każdym bądź razie tutaj Wam pokażę. Pokażę Wam, bo może Anusz wyjdzie coś mega pysznego, które by chciałabym potem odtworzyć, więc... Poczekajcie. No i tyle, słuchajcie, eksperymentu. Cukinia niestety poszła do lamusa i zostało alugobi. Już nie będę wrzucać grzybów, które też mam. Niech będzie takie pikantniejsze będzie, bo jest mniejszy materiał na te chili, co wrzuciłam. Hello. Witam. Kocham cię? Yes. Who you kocha? Who you love? Mami. Mami and? Daddy. And? Abby. And? Dada. And? Papa. And? Dada. And? To Papa. Huh? And Dada and Papa and Dada. Baba and Dada too? And pieces. Witajcie kochani. W środę. Właśnie idziemy na zumbę. Nie wiem, czy się dzisiaj witałam, więc witajcie w środę. To nie jest ta sama koszulka. To jest taka sama koszulka, ale nie ta sama. O, nawet ładnie wyszło mi z tyłu taka panoramka. Właśnie odebraliśmy Arwiego, a Naja mi tutaj zasnęła. Mieliśmy jechać do miasta, do banku, ale mieliśmy tutaj lekki zgrzyt z Arwiem. I zamiast tego idziemy sobie do parku pobiegać. On chciał pobiegać, no wiecie, nie wszędzie jest miejsce do biegania. Miałam jazdy. Dzisiaj były bardzo fajne takie jazdy. Lepsze niż w zeszłym tygodniu, bo wiecie, jechaliśmy na główną drogę, na jakieś rondzika, jakieś skrzyżowanka, na jakieś światła. Rozpędziliśmy się do 30 mil na godzinę, więc jest postęp. W miarę fajnie to idzie. No, więc powolutku do przodu. Miejmy nadzieję, że ogarnę tą kuwetę. Tutaj nam, słuchajcie, kwitną teraz białe kwiatki. Chociaż wszyscy umierają już. W każdym bądź razie idziemy na ten spacerek. Wczoraj wieczorem ugotowałam ten miszmasz.
Dzisiaj gotować nie będę. No. Jest taki gorąco, jest bardzo ładna pogoda, jest bardzo cieplutko. Ale wiecie, to jest takie gorąco, że się w sumie nie chce za dużo robić. Czy się oczywiście robię i tak dalej, ale w sumie nawet szkoda mi, bo jest takie ładne słońce cały tydzień, a ja nie mam co prać. Znaczy się w sensie mogłabym wyprać to, co jest w koszu, ale nie ma tak, wiecie, uzbierane na jedno pranie, tylko wszystkiego po trochu jest. No, więc znając życie, jak się uzbiera, to już pogody nie będzie, ale bardzo ładnie jest. No, w każdym bądź razie. Tak z ciekawości, nie wiem, czy wiecie, ale ceny za jazdy, więc z poprzednim instruktorem 29 funtów za godzinę, 28 jak się zabukuje 10, a teraz niestety drożej, 2 godziny 70 funtów, a taki pakiet wykupuje 10 godzin za 330, w sensie tam jest ileś procent zniżki, jakoś 28 funtów taniej wychodzi, to działa prawie. No i mniej w sumie niż jedna godzina taniej. No, ale 70 funtów za 2 godziny płacę temu. Mój instruktor jest z Rumunii. Się śmieję, że przez telefon, przez moment myślałam, że to Polak. Nie, nie z Rumunii. Z Węgier, sorry. Okay, no. No i w sumie nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc odezwę się potem. Takie słońce jest bardziej męczące, ale też jest co więcej robić, tylko właśnie na zewnątrz. Dlatego idziemy sobie troszeczkę do parku, tutaj pobiegać. You wanna say hello? Hello! How are you? You wanna say how are you? Hello! Hello! This is video. It's not a talk. You want to talk somebody? To somebody? You want no. To talk? No. You want to call Baba? No. Or baby? No, this okay. Way. This way, okay. Nie wiem, czy wam pokazywałam, że tu mamy koniki po drodze do parku, a tam są owieczki w kolejnej zagrodzie. Mamy się naokoło trochę tego parku, bo ten park jest, wchodzimy w tą uliczkę w lewo i my zawsze przechodzimy od tamtej strony. Here. Białe kwiatki, bezy, nie? Przynajmniej tak pachnie, tak poznałam przed chwilą ten zapach, ale jestem noga z takimi rzeczami, więc proszę tutaj mnie nie oceniać surowo. Ale piękna wiosna, nie? Zielono mi pachnące bzy. Zwątpiłam, może to nie bezy, bo trochę jest. Inne krzaki i drzewa. To pewnie różne są rzeczy. Ale tam w tym jednym miejscu zapachniało mi tak bzem, więc tak sobie pomyślałam, że może... Kurde. Noga, noga, jestem z tego. Faster and faster! Ale to ładnie wygląda. Second horse. There is three horses in a first, second, third one. And horse. But they both this one, two, three, four, five. Właśnie skończyłam pracę, jest czwartek, może są wyniki, zdał egzamin na taksówkarza, więc jedziemy do Goldury podziękować. Więc biorę się prysznic i przebieram się w indyjskie stroje. Strój jeden. Bosz, not fall off.
sitting nicely and waiting for daddy, okay? Daddy is helping. Zakupy przejęły na gotowanie w przykultorze, tutaj w tej kuchni. Nuggets? Tak jak wspomniałam, mój mąż zdał egzamin na taksówkarza i potem jechaliśmy do świątyni doświętować. Po drodze wstąpiliśmy na McDonald's na darmowe jedzenie, no bo z punktów nam wyszło dla każdego po posiłku. Potem jedliśmy lody w domu i arwipadiusz, Ena, ja jeszcze nie. Taki trochę odświętny dzień. Byliśmy w świątyni, było bardzo fajnie, bo najpierw poszliśmy z dziećmi do góry, trochę tam też szalały, ale że tak powiem, nikogo nie było, nikomu to nie przeszkadzało. Nam też się nie stresowaliśmy, bo nikogo tam za dużo nie było, 4 osoby. Potem ja zeszłam z dziećmi na dół, mąż poszedł się najpierw pomógł tam ludziom tam z tymi zakupami, potem poszedł się pomodlić i przyniósł nam ten praszek. I poszliśmy do domu. W sumie byliśmy tam jakieś 45 minut. Dużo jechaliśmy, bo korki ostatnio są masakryczne. Dobra, idę teraz spędzić czas z moją rodzinką, a to wam się zobaczę jutro. Pa! Jenaja! Jest sobota rano, jest godzina 9, ale Enaja obudziła się o 8:30, więc miałam czas. Tutaj sobie ugotowałam sabdi, teraz robię ruti. Mój mąż jest na porannej zmianie od 6:00. Zaraz przyjedzie, czyli zaraz o 11:00 przyjedzie coś zjeść, a my się wybieramy do miasta. Ale chciałabym zakończyć tego vloga tygodniowego w tym momencie. To jest moich 5 pracujących dni. Wczoraj się zakończyło w ciągu 7 dni. I muszę wam powiedzieć, że o ile nie czuję jakieś tam... Czuję się troszeczkę zmęczona, ale głównie bolą mnie kostki, słuchajcie, bo te buty, wiecie, safety shoes are, są dosyć ciężkie i chyba od tego nie bolą mnie ani nogi, ani ręce, wiecie, co się zdarzało wcześniej, jak pracowałam na więcej, że tak powiem, zmian, więc to jest dobre. Tydzień minął mi szybko, fajnie i nie było wcale tak nudno na tych zmianach, że czas się dłużył. Było dosyć intensywnie, wczoraj w piątek był bardzo duży ruch, taki prawie jak w weekend, więc no, zobaczymy jak pójdzie dalej, ale to już nie będę wam tak szczegółowo powiedzieć. Zobaczcie co mi tu wyszło, powrót problemu z zeszłego roku, nie wiem, to chyba ta sama pora roku, coś tam, coś krąży. W każdym bądź razie teraz zabieram się za Ruti, a z wami się żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, pa!